Henryk Waniek. Tak długa jest droga do niego i trudna, i tak zawiłe są ścieżki czasu. Obraz namalowany w 1975 roku farbami olejnymi na płótnie. Ma 89 cm wysokości i 116 cm szerokości. Na obrazie przedstawiono monumentalne, surrealistyczne wnętrze, w którym zanegowane zostały prawa fizyki i znana nam logika. Precyzyjnie rozplanowana architektoniczna konstrukcja zanurzona jest w ciepłych, słonecznych kolorach zachodzącego słońca i wysuszonego, gorącego piasku, gdzieniegdzie mieni się także pudrowym różem, fioletem i zgaszonym matowym złotem. Po prawej stronie znajduje się obszar zajmujący około 1/3 szerokości obrazu. Składa się on z 6 chaotycznie rozstawionych ciągów komunikacyjnych, tworzących 4 piętra. Schody rozpoczynają swój bieg przy dolnej krawędzi obrazu, tuż przy odbiorcy. Po 5 stopniach możemy wejść do wewnątrz. Niestety reszta schodów w najlepszym przypadku doprowadzi nas do ściany znajdującej się w głębi obrazu, a w najgorszym na skraj przepaści, która szeroko otwiera się, obejmując niemal 2/3 kompozycji. Charakter tego miejsca oddaje lewitująca w górnym prawym rogu książka. Na jej stronach narysowany jest labirynt. Poniżej, pomiędzy 2. a 3. piętrem, na ziemi spoczywa błękitna, błyszcząca kula. Kompozycyjnie prowadzi ona odbiorcę do zwisającego w przepaści długiego sznura utrzymującego się na stalowej kotwie. Wspomniana przepaść graniczy z dolną krawędzią obrazu. Do niej również dostawione są schody. Znów przechodzimy 5 stopni i znajdujemy się w głębokiej niszy zamkniętej od góry fantazyjnym, zaokrąglonym na krawędziach sufitem. W tej przestrzeni możemy udać się albo na znajdujące się po lewej stronie schody, które prowadzą do zamurowanych drzwi, albo do któregoś z 2 ustawionych centralnie otworów okiennych zwieńczonych łagodnym łukiem. W lewym rozciąga się mistrzowsko odmalowany widok na zachód słońca nad jeziorem. Okno niemal w połowie wypełnione jest spokojną, mieniącą się wszystkimi odcieniami ciepła wodą. W 2. oknie rozpościera się widok na wysokie kamienne góry pokryte śniegiem oraz rozciągającą się między nimi przełęcz wypełnioną zielenią drzew i niskich traw. O wewnętrzną część okna oparta jest prosta drabina, która być może jest kluczem lub wskazówką do przejścia na drugą stronę. Pomiędzy 1. a 2. oknem fantazyjnie przebiega pofalowana, szeroka banderola, na której malarz zapisał przyświecające mu motto w języku polskim i angielskim: tak długa jest droga do niego i trudna, i tak zawiłe są ścieżki czasu. Ostatnim zwracającym uwagę elementem kompozycji, będącym jednocześnie jej zwornikiem, jest okrągły otwór okienny znajdujący się w górnej części niszy z widokami zachodu słońca i gór. Na ciemnym, błękitnym tle namalowano w niej kometę lub gwiazdę betlejemską. Czytała Martyna Kowalska. Projekt sfinansowany ze środków miasta Torunia.